No zacznijmy od tego, czym jest cyfrowy ślad węglowy właściwie. Jest to suma wszystkich antropogenicznych, czyli pochodzących z działalności człowieka gazów cieplarnianych, które powstały w wyniku paliw kopalnych w określonym czasie, najczęściej podawana w kilogramach albo tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla. Ekwiwalent dwutlenku węgla to jest mniej więcej, mówi mniej więcej tyle, ile trzeba wyemitować dwutlenku węgla, żeby uzyskać ten sam efekt cieplarniany, ponieważ dwutlenek węgla nie jest jedynym gazem cieplarnianym. Rzecz jasna, jest metan, chociażby, czy parowodna i inne, ale przeliczamy to na ekwiwalent dwutlenku węgla. I po raz pierwszy pojęcie samego śladu węglowego, nie cyfrowego, tylko śladu węglowego, pojawiło się na początku tego wieku. I po chwili firma British Petroleum, która następnie przemianowała się w ramach kampanii PR-owej na Beyond Petroleum, rozpoczęła kampanię promującą ten wskaźnik. Tutaj zaznaczę, że wszystko, co jest podlinkowane, to są źródła i prezentacja będzie dla Państwa dostępna, więc możecie sobie spokojnie sprawdzić, skąd to wziąłem. W każdym razie ta kampania była genialnym i cynicznym posunięciem, gdyż zrzuciła odpowiedzialność za emisję na indywidualnych konsumentów. My tylko wydobywamy paliwa kopalne, je dystrybuujemy, a to wy je spalacie, więc wyliczcie swój ślad węglowy, tak, jeżeli jeździcie samochodami albo ogrzewacie z użyciem paliw kopalnych lub elektryczności, wytworzy z użyciem paliw kopalnych swoje domy, czy też chłodzicie je w ten sposób. I żeby stało się zadość podstawą, to przypomnę tylko, czym jest efekt cieplarniany, który jest związany, rzecz jasna, z kryzysem klimatyczno-ekologicznym. Efekt cieplarniany, czyli greenhouse effect, czyli efekt szklarniowy po prostu, w dosłownym tłumaczeniu, polega na tym, że część ciepła, które wpada do naszej atmosfery, zostaje w niej uwięzione i to bardzo dobrze. Znaczy, efekt cieplarniany jest nam potrzebny do życia na tej planecie, ponieważ utrzymuje temperaturę, no, która jest nam potrzebna. Natomiast od składu tej atmosfery zależy, ile tego ciepła zostanie, a ile zostanie odbite z powrotem w kosmos. I ponieważ wpompowujemy duże ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, to zmienia się jej skład i staje się na Ziemi cieplej po prostu. A skąd te gazy cieplarniane się biorą? W atmosferze, ponieważ Ziemia jest jakby systemem zamkniętym, więc powinno ich być tyle samo, ale część z nich jest uwięziona w paliwach kopalnych między innymi daleko, głęboko od milionów lat, które wydobywamy od około 70 lat bardzo szybko. I spalamy bardzo szybko, wpompowując właśnie wszystko, co można zmierzyć poprzez ekwiwalent dwutlenku węgla do atmosfery i podgrzewając naszą globalną temperaturę. I tutaj my jesteśmy, gdzieś tutaj, poza tym wykresem, bo tutaj był 2020 rok, jeżeli chodzi o stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Widać, że ono dramatycznie szybko rośnie od tego momentu, na tej skali idzie pionowo w górę. Tutaj Homo sapiens się pojawił gdzieś 200 tysięcy lat temu. Oczywiście są kontrowersje, ale powiedzmy, że gdzieś tutaj. Więc jak widać, były fluktuacje, to są te okresy zlodowaceń i między nimi. Natomiast 800 tysięcy lat temu takie były poziomy dwutlenku węgla w atmosferze, teraz są takie, więc nie jest zbyt dobrze. Skąd to wszystko wiemy? Od lat 60. mamy bezpośrednie pomiary i wtedy widzimy, że idzie to pionowo w górę. Natomiast wcześniej badaliśmy, znaczy wcześniejsze dane, czy dane na temat wcześniejszych stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze pozyskujemy z rdzeni lodowych bardzo długich, pozyskiwanych na przykład na Grenlandii, w których bardzo głęboko są uwięzione pęcherzyki powietrza sprzed tysięcy, setek tysięcy lat, na przykład 800 tysięcy lat. I możemy sprawdzić, jaki był wtedy stan atmosfery czy skład atmosfery. Jakbyśmy zapytali osobę, która ma 100 lat, jak myśli, ile gazów cieplarnianych zostało wyemitowanych w ciągu jej życia, to nie wiem, czy któraś z tych osób odpowiedziałaby zgodnie z prawdą, że około 82% za jej życia. Za mojego życia mam powyżej 40 lat, to jest około połowy gazów cieplarnianych wyemitowanych przez człowieka w toku działalności gospodarczej. Zostało wyemitowane w ciągu ostatnich 40 lat, czyli to jest kwestia jednego pokolenia. To jest to pokolenie, które jeszcze żyje, za którego czasów wyemitowano ogromną większość tych gazów cieplarnianych, które doprowadzają do efektu cieplarnianego.
I nazwano ten czas od lat 50. do lat dzisiejszych wielkim przyspieszeniem, Great Acceleration, ponieważ zauważono, że nie tylko gazy cieplarniane idą w górę znacząco od lat 50., ale podnosi się temperatura globalna, średnia, podnosi się zakwaszenie oceanów i wiele innych wskaźników dotyczących systemów ziemskich, ale także systemów, trendy dotyczące systemu społeczno-ekonomicznego, znaczy populacja ludzka dramatycznie wzrasta, produkt krajowy brutto dramatycznie wzrasta, zużycie energii i tak dalej. Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale gorąco polecam ten artykuł wprowadzający pojęcie wielkiego przyspieszenia od lat 50. XX wieku. No i właśnie w ten sposób po lewej stronie za chwilę się powinno uruchomić. To jest od 1850 roku do dzisiaj średnia globalna temperatura. Widać, że się podnosi. Mamy granicę 1,5 stopnia i 2 stopnie Celsjusza z porozumienia paryskiego, które w 2005 zawarły wszystkie państwa ONZ, żeby dążyć do ograniczenia przekroczenia tych progów. 1,5 stopnia już zostało przekroczone. Jeszcze nie oficjalnie zostało to zakomunikowane, ale jeżeli byśmy zmierzyli ostatnie 12 miesięcy, to właśnie tak jest. 2 stopnie jeszcze nie. No i widzimy tutaj, że wraz ze wzrostem stężenia gazów cieplarnianych wzrasta też temperatura globalna od niebieskiego do czerwonego, to jest oczywiście symboliczne i nie pomagają temu różne działania społeczności globalnej, takie jak, nie wiem, na przykład wydawanie raportów przez IPCC, czyli Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatu, protokół z Kioto nakładający pierwsze zobowiązania dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych na państwa, czy porozumienie paryskie. To znaczy globalna społeczność spotyka się, widzi problem, rządy wiedzą, każdy rząd musi zaakceptować raport IPCC, każdy przed jego opublikowaniem, więc ludzie u władzy wiedzą, ale to nie pomaga. Tak samo biznes wie, ja tutaj podaję 2 przykłady, ale mógłbym je mnożyć. Bill Gates napisał książkę, jak uniknąć katastrofy klimatycznej, a Jeff Bezos z Amazona przeznaczył 10 miliardów dolarów na walkę z globalnym ociepleniem. To oczywiście nie są wystarczające działania i takie, o jakie nam powinno chodzić w stosunku do biznesu, ale tutaj chcę tylko dać znać, że po prostu zarówno biznes, jak i rządy wiedzą, jaka jest sytuacja, ale coś tutaj nie działa w tym wszystkim. Wiemy coraz więcej, świadomość jest coraz wyższa, natomiast cały czas no, jest coraz gorzej, że tak powiem, mimo tego, że wiemy coraz więcej na ten temat i świadomość jest coraz wyższa. W Polsce wygląda to mniej więcej tak, że w 2022 już o 2,5 stopnia Celsjusza temperatura średnia w porównaniu do epoki przedprzemysłowej się podniosła. Pod koniec wieku to będzie około 4 stopni. A jeżeli chodzi o odpowiedzialność globalną, to żeby trochę w imieniu Chin i Indii, które są oskarżane o to, że zabierzcie się najpierw za Chiny i Indie, a potem może zajmiemy się Europą, to USA jest największym emitentem. Chiny emitują dużo, ale dopiero od kilku lat. Kraje dawnego Związku Radzieckiego są na trzecim miejscu i potem Unia Europejska razem z Indiami i Japonią. Kanada także jest wysoko, Polska, zwróćcie Państwo uwagę, że od 1750 roku do dziś licząc jest 10. emitentem. Oczywiście chodzi o teren Polski, także w czasie zaborów. No i zaznaczę tutaj, że właśnie z dwutlenkiem węgla w atmosferze jest inaczej niż ze smogiem, to znaczy smog może zniknąć z dnia na dzień, jeżeli przestaniemy po prostu kurzyć piecami czy samochodami, natomiast dwutlenek węgla, jak przestaniemy emitować, i tak tam zostaje. Jedyny sposób skuteczny, który znamy w tym momencie, żeby wiązać ten dwutlenek węgla z powrotem w węgiel na przykład, to są lasy, bogate ekosystemy, dżungle czy mokradła, których mamy coraz mniej i pozbywamy się ich w coraz szybszym tempie, więc nie działamy tutaj strategicznie. Więc garstka państw odpowiada za większość emisji. Podobnie garstka tak naprawdę przedsiębiorstw, 100 największych, odpowiada za 71% emisji. Jakbyśmy popatrzyli na wszystkie skumulowane emisje, to 20 największych, no powiedzmy, korporacji paliwowych odpowiada za mniej więcej tyle z tego i wiemy dokładnie, które z nich to są. Na przykład jeden z nich zakupił ostatnio część Orlenu. I tych nierówności jest więcej i chcę je tutaj zaakcentować, ponieważ kryzys, z którym się mierzymy, jest kryzysem wielowymiarowym, nazywany jest nawet polikryzysem.
Chodzi tutaj na przykład o nierówności majątkowe. To, że 26 miliarderów posiada tyle, co biedniej pieniędzy, czy majątku tyle, co biedniejsza połowa populacji, albo że 1% posiada dwa razy więcej niż 7 miliardów ludzi, 1% najbogatszych, albo że w czasie pandemii 1% przechwycił 2/3 nowego bogactwa, czyli dwa razy tyle, co biedniejsze 99%. To dotyczy majątku, a emisji miliarder emituje milion razy więcej niż przeciętna osoba. Albo 20% najbogatszych odpowiada za 80% emisji. I tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie też zobaczyć zwizualizowane te dysproporcje. To znaczy top 10% emituje tyle gazów cieplarnianych, top 1 w tym tyle. Kolejne 40% emituje tyle samo i kolejne 50% mniej. Jakbyśmy przeliczyli to na osobę, wychodzi, że ten top 1% emituje najwięcej. Także w związku ze stylem życia 10% odpowiada, 10% najbogatszych osób odpowiada za połowę emisji związanych ze stylem życia, a 50% najbiedniejszych osób, czy ta biedniejsza połowa globalnej populacji odpowiada tylko za 10% wszystkiego, co jest związane z emisjami i stylem życia. I tutaj wchodzimy też już powoli w nasz cyfrowy ślad węglowy. Chodzi mi tutaj o zjawisko niesprawiedliwości klimatycznej, czyli ci, którzy najmniej emitują, dokładnie tam, gdzie temperatura podniesie się najbardziej, będą cierpieć i już cierpią najbardziej. To jest niesprawiedliwość klimatyczna. To może doprowadzić do wojen klimatycznych, gdy miliardy kolonizowanych przez wieki i tracących swoje zdewastowane ojczyzny, bo nie da się w nich mieszkać, bo będzie fizjologicznie zbyt wysoka temperatura do życia albo zbyt wysoka, żeby była dostępna woda słodka, czy też możliwa uprawa roślin, czy hodowla zwierząt, pójdą do kolonizatorów, a ci ich po prostu nie zgodzą się. To zależy na przyjęcie tych miliardów uchodźców. To oczywiście zależy od stanu demokracji w tych miejscach. Już teraz powinniśmy zaczynać dbać o tworzenie infrastruktury na przyjęcie tych migracji, bo raczej niewiele wskazuje na to, że uda nam się katastrofie całkowicie zapobiec. Dlaczego o tym mówię? Żeby podkreślić, że moim zdaniem działania na rzecz klimatu to są po prostu działania na rzecz pokoju w długim terminie i tak powinniśmy na to patrzeć. A dodatkowo kryzys, jak już wspomniałem, jest wielowymiarowy. Na przykład we wrześniu zeszłego roku Sztokholmskie Centrum Rezyliencji ogłosiło, że przekroczyliśmy już 9 granic planetarnych, z 9 granic planetarnych przekroczyliśmy 6. Dodam do tego, że właśnie ostatnie 12 miesięcy było najgorętszymi od czasu, kiedy to rejestrujemy, jeżeli chodzi o globalną temperaturę, a także, że mamy do czynienia z trwającym szóstym wymieraniem. To jest dobrze, znaczy tempo jego jest od 100 do 1000 razy szybsze od naturalnego w tym momencie, bo zawsze jakieś wymieranie zachodzi, tak działa ewolucja. Połowa ziemskich lasów wycięliśmy, 85% terenów podmokłych zniszczyliśmy. Ważymy jako ludzie wśród wszystkich ssaków 36% tej wagi. Zwierzęta, które hodujemy, 60% tej wagi, więc ludzie i zwierzęta, które zjadają, to jest 96% wagi wszystkich ssaków na świecie teraz. 4% to dzikie zwierzęta. To pokazuje, że coś tutaj jest zaburzone, a gdyby tego było mało, to mamy jeszcze do czynienia ze sprzężeniami zwrotnymi, które nie są brane pod uwagę w raportach IPCC, alarmujących na temat stanu globalnego ocieplenia i zmian klimatu. Na przykład im cieplej, tym będzie mniej białego lodu, który odbija część ciepła z powrotem do kosmosu, a to oznacza, że im cieplej, tym szybciej będzie cieplej. Albo topnienie wiecznej zmarzliny uwolni metan, a metan jest wielokrotnie silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla, więc im cieplej, tym cieplej i tak dalej. Dodam może, że wieczna zmarzlina jest już nazywana długoletnią zmarzliną, a nie wieczną. Jeżeli byśmy popatrzyli na przykład, zasymulowali życie mojego syna w świecie, który do końca wieku grzeje się o 3,5 stopnia Celsjusza, mój syn ma teraz 6 lat, ma na imię Ignacy, to on doświadczy na przykład niemal 30 razy tyle fal upałów, co ja. Albo 7 razy tyle powodzi, albo 3,5 razy tyle tropikalnych cyklonów. Mieszkając w Europie i Centralnej Azji, polecam tutaj symulację na My Climate Future Info. Więc mamy do czynienia, kończąc to wprowadzenie, z kłębowiskiem kryzysów, z polikryzysem, jest ich mnóstwo, są skomplikowane, splątane, powiązane. No i dlatego też dość ciężko jest sobie z nimi radzić. Znajdujemy się mniej więcej tutaj w tym momencie na rozdrożu, a tyle nam zostało dwutlenku węgla do wyemitowania.
Zaraz są lata 50., USA emituje, Unia Europejska emituje, Chiny zaczynają, Indie, reszta świata. Rok 2020, tyle nam pozostało w 2020 do nieprzekroczenia tej granicy 1,5 stopnia Celsjusza. No i teraz w zależności od tego, jakie działania podejmiemy, albo będziemy zmierzać ku światu globalnego przegrzania, albo ku światu, który będzie miał mniej więcej tę temperaturę co teraz. A to oznacza, zwróćcie Państwo uwagę, że zmiana systemu jest nieunikniona. Albo zmienimy go sami, żeby ratować się przed katastrofą klimatyczno-ekologiczną, czyli zmienimy kulturę, kultury, nasze wartości, sposoby, w jakie postępujemy, nasze obyczaje i tak dalej. Albo będzie to zmiana chaotyczna, czyli dojdzie do załamania ekosystemów, dojdzie do załamania pogody w wielu rejonach świata na skutek zmian klimatu, globalne ocieplenie, wymieranie, tak, migracje i tak dalej. Natura zmieni ten system za nas i będziemy musieli się do tego dostosować. Więc zmiana systemu jest nieunikniona i chyba, patrząc z perspektywy uniwersytetu, powinniśmy dążyć do tego, żeby ją kontrolować. Teraz pytanie, skoro to jest przyczyna systemowa tego wszystkiego, czy nasze działania indywidualne, na przykład te związane z ograniczaniem cyfrowego śladu węglowego, mają jakiekolwiek znaczenie? Mają. Nie rozwiążą problemu, nie zmienią systemu, ale pomogą. Nie wiadomo komu, nie wiadomo kiedy i kiedy i w czym, ale pomogą i podaję tutaj przykład studentom pomagania innym, na przykład w czasie wojny. Jeżeli widzimy, że ktoś obok nas jest ranny, to pomóżmy mu. W ten sposób to jest działanie indywidualne. W ten sposób nie zaprowadzimy pokoju, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy tego robić. Pomijam, albo w sumie akcentuję też różne edukacyjne czy aspekty takiego działania zwiększające świadomość, że da się inaczej i tak dalej, czy dające świadectwo po prostu. I przejdźmy do cyfrowego śladu węglowego. Sam cyfrowy ślad węglowy to są emisje gazów cieplarnianych związane z korzystaniem z elektroniki, w szczególności z internetu, które są zasilane elektrycznością, najczęściej energią pochodzącą ze spalania paliw kopalnych. I to było dla mnie zaskakujące i przerażające, że na przykład cyfrowy ślad węglowy, czyli emisje gazów cieplarnianych związane z korzystaniem z elektroniki i z internetu, są większe niż te z ruchu lotniczego. Dwa źródła tutaj podaję. I prognozowane jest, że do 2040 roku osiągną 14%. Afryka w tym momencie generuje mniejszy ślad węglowy niż, no powiedzmy, sektor nowotechnologiczny, czyli cały cyfrowy ślad węglowy. Gdyby ten sektor był państwem, zajmowałby 8 miejsce na liście państw o najwyższej emisji na świecie. Ten ślad węglowy pochodzi głównie na przykład z produkcji sprzętu, tak, trzeba pozyskać surowce, wyprodukować, transportować, dystrybuować, powstają odpady, ale nam będzie tutaj chodziło głównie o użytkowanie związane z użytkowaniem urządzeń, ale także transferem i z tym, co się dzieje w chmurze, i to wszystko wymaga energii, zazwyczaj pozyskiwanej ze spalania paliw kopalnych, i wody do chłodzenia. A z wodą na przykład w Polsce mamy problem, bo mniej więcej tyle zasobów jej mamy na mieszkańca, co w Egipcie, co może być też zaskakujące, ale tak jest. Na przykład budowa, utrzymanie, zasilanie, chłodzenie centrów danych, czyli tych miejsc, w których są przechowywane nasze rzeczy w chmurze, czyli na przykład wszystko to, co opublikujemy w mediach społecznościowych, wszystko to, co wyślemy mailem, jest na naszym mailu do zobaczenia sobie, albo wszystko to, co przechowujemy na dyskach wirtualnych, konsumują 3% energii elektrycznej z paliw kopalnych, całej energii elektrycznej pozyskiwanej z paliw kopalnych, a sieci transmitujące, czyli kable, te, które idą pod oceanem, satelity, które biorą w tym udział i tak dalej, to jest około 1% czy 1,5% zużycia tej energii elektrycznej. Streaming jest tutaj też dosyć obciążający, czyli streamowanie wideo, o to tutaj głównie chodzi. Najwięcej energii, oczywiście im większy ekran, tym więcej emituje, powiedzmy, telewizor, czy streamowanie przez telewizor, 3 razy więcej niż laptop, 10 razy więcej niż telefon. Więc być może osoby rozmawiające na Teamsach przez telefony zasługują na nasz szacunek. I oczywiście ładowanie baterii. Smartfonów jest więcej niż ludzi, czy zasadniczo urządzeń, które potrzebują ładowania laptopów, tabletów i tak dalej. I one są ładowane codziennie i to są ogromne, globalnie rzecz biorąc, pokłady energii. I teraz, żeby sobie uzmysłowić, jaki właśnie cyfrowy ślad węglowy mają nasze uczelniane aktywności, to zaproponuję taki punkt odniesienia.
Będziemy to wszystko porównywać do podróży, do śladu węglowego podróży samochodem jednoosobowej. Na 100 km to jest mniej więcej 17 kg ekwiwalentu do dwutlenku węgla, tudzież może to będzie przydatne, samolotem to jest 25 kg, samochodem elektrycznym to jest około 3 razy mniej, czyli 5 kg, autokarem. Chodzi tutaj oczywiście, że samochód elektryczny pozyskuje w tym momencie najczęściej energię, ładuje baterie z prądu pozyskiwanego przez spalanie paliw kopalnych. Autokar, który wiezie wiele osób, to już jest tylko 3 kg, szybki pociąg, takie wiecie Państwo jak Pendolino czy TGV, pół kilograma, rowerem pieszo zero. Oczywiście zależy co w tym czasie robimy, bo jeżeli na przykład streamujemy naszą podróż, to będzie trochę inaczej. W każdym razie będę to porównywał do podróży samochodem. I tak, jeszcze pozostając, śmiało. Odnośnie właśnie poprzedniego slajdu tak. I tego ekwiwalentu dwutlenku węgla właśnie tej podróży, czy w to jest wliczane też powiedzmy ten ślad węglowy związany z produkcją na przykład samochodu i tak dalej, czy tylko i wyłącznie podróż? Nie, tylko podróż, sam proces. Dobra, dziękuję. Tak. Ja wziąłem tutaj dane ze strony, którą pewnie wiele z Państwa, wiele osób zna, to jest Our World in Data, czyli nasz świat w danych i tam możecie Państwo zobaczyć te szczegółowe wyliczenia, ale dotyczy to, nie dotyczy to produkcji oczywiście. Tak, to jest problem, bo samochody elektryczne pozyskują baterie, które potrzebują surowców pozyskiwanych w sposoby bardzo szkodliwe, także to wszystko jest bardzo skomplikowane i trudne. Dlatego też zawarłem na dole te sposoby, które znamy i każdy potrafi, przynajmniej w ograniczonym zakresie. I oczywiście nie każdy, ale kto potrafi, ten może nie emitować nic. I kto ma takie możliwości, bo mieszka wystarczająco blisko na przykład od pracy. Dobrze, więc jedno wyszukiwanie hasła w Google to jest tylko 0,2 grama ekwiwalentu dwutlenku węgla, ale ponieważ dziennie tych wyszukiwań jest 350 miliardów, to oznacza to 700 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla emitowanego codziennie, co oznacza około 700 tysięcy kilogramów CO2, więc około 4 miliony kilometrów samochodem, więc 100 okrążeń ziemi samochodem dziennie pochodzi z samego wyszukiwania w Google. To jest tylko jedna wyszukiwarka. Ale oczywiście przez wszystkich ludzi na świecie, tak, którzy korzystają z tej wyszukiwarki. Jeżeli chodzi o 15 minut w sieci, to wyliczono, że tyle CO2 generuje ono, co przejechanie autem 1 kilometra, to znaczy, że około 96 kilometrów dziennie, 35 tysięcy kilometrów rocznie, więc 805 czy 6 tysięcy kilometrów przez całe życie. Wziąłem te dane na temat średniego zużycia w ciągu życia internetu też ze strony tutaj podlinkowanej. Chodzi mi tutaj o to, że około 20 okrążeń ziemi samochodem to daje i podsumowując, korzystając z internetu tak jak wszyscy, nawet nie jeżdżąc samochodem, wyemitujesz w ciągu swojego życia tyle, co okrążając nim ziemię 20 razy. Po prostu przez samo korzystanie z internetu. Jeżeli chodzi o streaming, czyli oglądanie wideo w internecie, słuchanie muzyki przez Spotify i inne platformy, czy granie na żywo z innymi graczami, to w 2019 roku wyemitowano 300 milionów ton dwutlenku węgla w związku z tą działalnością, a to oznacza około 120 okrążeń ziemi samochodem na dzień. Co ciekawe, 27 odtworzeń albumu muzycznego w streamie równa się kosztom środowiskowym w wyprodukowaniu jednego fizycznego albumu. Zaś jeżeli chodzi o gry, to przez to mnie powaliło. Przez 6 najpopularniejszych gier do atmosfery trafiło tyle dwutlenku węgla, który byłby wyemitowany przez podróż autem z Ziemi do Plutona. 4 miliardy, prawie 5 miliardów kilometrów. Wniosek tak, płyty i kino są przyjaźniejsze dla klimatu i przyrody niż streamowanie tego sobie przez wygodne serwisy. Jeżeli chodzi o ślad węglowy Bitcoina, bo to jest w ostatnich latach ogromnie się przyczynia do wzrostu tego cyfrowego śladu węglowego, to jedna transakcja emituje tyle dwutlenku węgla, czy ekwiwalentu dwutlenku węgla, co przejechanie prawie 2000 kilometrów samochodem.
Jeżeli chodzi o zużycie energii, to jest to 30 największy konsument energii elektrycznej, Bitcoin. Jedna operacja to jest zużycie porównywalne do tworzonego przez gospodarstwo domowe w ciągu 75 dni, 2,5 miesiąca. 60% ceny Bitcoina to prąd potrzebny do jego wykopania, a roczne utrzymanie działania tej kryptowaluty to jest tyle prądu, co zużywa w ciągu roku Norwegia, albo ile zużywają wszystkie istniejące centra danych w sumie. Więc z jednej strony jest obietnicą bezpiecznego i oddolnego obrotu i pozasystemowego pieniędzmi, a z drugiej strony, no niestety, jako rozwiązanie bardzo obciążające technologicznie i energetycznie planetę, no bardzo szkodliwe także. Jeżeli chodzi o to, co oprócz kryptowalut, czego jesteśmy zdecydowanie świadomi na tej sali, przyczyniło się ostatnio do wzrostu cyfrowego śladu węglowego, to edukacja zdalna, rzecz jasna, czyli streaming, na przykład poprzez Teams, Zooma i tak dalej. Więc myślę, że można przejść teraz do naszego lokalnego kontekstu uniwersyteckiego w związku z tą tematyką. I tak, nasz cyfrowy ślad węglowy, tak tutaj jest zatytułowany każdy ze slajdów i zaczynam od naszego e-maila pracowniczego. Jeżeli chcemy zmniejszyć ten nasz cyfrowy ślad węglowy, to powinniśmy po prostu używać go rzadziej, nie wysyłać wiadomości do wszystkich z automatu, zastanowić się, czy wszyscy muszą o tym wiedzieć, bo każdy e-mail to jest dodatkowa emisja gazów cieplarnianych. Nie wysyłajmy ciężkich załączników. Tak? Można się zastanowić, czy załączać dany dokument, czy też plik graficzny, czy może lepiej, skoro i tak trzymamy go na chmurze, to dać po prostu link do chmury, wtedy ten ciężar tego maila będzie dużo mniejszy, więc generuje mniejszy ślad węglowy. Może da się opisać to, co chcemy wysłać w załączniku tekstem, może ktoś nie potrzebuje 800-stronicowej książki w pliku w wersji do druku, a tylko jednego artykułu, czy też jednego fragmentu z tej książki, który możemy skopiować. Może da się załącznik zmniejszyć, na przykład w PDF kompresorze możemy zmniejszyć za darmo PDF-y, albo w Easy Resize możemy zmniejszyć też za darmo i bezpłatnie grafiki. Może da się spakować te pliki, które chcemy przesłać. Zawsze to będzie mniejszy plik, bo spakowany, bo skompresowany, więc mniejszy ślad węglowy. Nasze stopki, które traktujemy bardzo często wizerunkowo, zawieramy w nich, nie wiem, logo naszego laboratorium albo naszego uniwersytetu lub partnerów i tak dalej, czasami nawet w formie GIF-u, czasami bardzo ciężkie są to grafiki i przy każdym wysłanym mailu, na przykład o treści dzięki, dołączamy po prostu też treść naszej bardzo ciężkiej stopki. Stopka powinna być tekstowa. Może zawierać linki do tego, co chcemy popromować, ale zasadniczo z perspektywy ograniczania cyfrowego śladu węglowego stopka powinna być tekstowa. Te wszystkie wiadomości, które trzymamy niepotrzebnie, zwłaszcza te ciężkie, powinniśmy usunąć, chcąc ograniczać swój cyfrowy ślad węglowy. Bo one są gdzieś utrzymywane po prostu w tych centrach danych, które potrzebują energii do tego utrzymywania i potem przesyłania nam za każdym razem, jak sprawdzamy, czy to tam ciągle jest, a także do chłodzenia potrzebują wody. I podobnie możemy wypisać się ze zbędnych newsletterów. Każde wysłanie newslettera do tysięcy nadawców jest dość obciążające. Jeżeli chodzi zaś o dysk wirtualny, to wiele aspektów jego będzie jeszcze poruszonych w następnych slajdach, ale tutaj tylko zaznaczę, że to, co mamy w chmurze, to, co mamy w dysku wirtualnym, czy to jest nasz OneDrive uniwersytecki, czy Google Drive, czy Dropbox, czy cokolwiek innego, porządkujmy to. Jeżeli czegoś tam nie potrzebujemy, to usuńmy to i wtedy będziemy zużywać mniej energii. Dotyczy to też naszych zdjęć, które robimy nagminnie i bardzo często i tak nawet bym powiedział kompulsywnie naszymi telefonami czy smartfonami. Jest dużo duplikatów, jest dużo nieudanych, są zrzuty ekranu. Wszystko tam można przyporządkować i wtedy zmniejszyć nieco swój ślad węglowy. Jakby chcieć to skompresować do jednej instrukcji, czy do jednego stwierdzenia, to im więcej masz, tym większy twój ślad, im więcej masz w chmurze. Tak, o to tutaj chodzi. I oczywiście to, co mamy opublikowanego w naszych serwisach społecznościowych, w których mamy konto, to też jest w chmurze i
De facto, jeżeli chcielibyśmy być bardziej przyjaźni dla klimatu i przyrody, to powinniśmy czyścić też nasze konta w serwisach społecznościowych, co oczywiście wiązałoby się z utratą pewnych wspomnień, tam tylko zapisanych, więc system bardzo dobrze nas trzyma w szachu, żebyśmy tego nie robili. I tutaj znalazłem wyliczenie ciekawe, dotyczące właśnie stopki. Firma czy organizacja Climate Strategies Poland, chcąc zobrazować skalę emisyjności usług online, wykonała symulację, która pokazała, że gdyby w Polsce każda osoba posługująca się służbowym mailem usunęła logo ze swojej stopki, moglibyśmy zredukować emisję o 122 tony ekwiwalentu CO2 rocznie, a to jest taka sama wartość co 15-krotna podróż samochodem dookoła Ziemi. I szczegóły tego wyliczenia poniżej. Więc nawet sama stopka. Jeżeli chodzi o odwiedzane strony internetowe, robimy tego bardzo dużo w ramach pracy, to, co polecają osoby zajmujące się ograniczaniem cyfrowego śladu węglowego, to jest pomijanie wyszukiwarki. Chodzi o to, że jeżeli mamy strony, które często odwiedzamy, to dodajmy je w przeglądarce do zakładek czy do ulubionych, wtedy jednym kliknięciem, z pominięciem jednej strony internetowej, czyli wyszukiwarki, trafiamy tam, gdzie chcemy. A tych stron faktycznie zapewne, nie wiem, 80% czasu spędzamy na tych najważniejszych stronach, które zmieściłyby się na naszym pasku przeglądarki. Resztę możemy znaleźć przez wyszukiwarkę, ale tutaj też są opcje. Możemy na przykład skorzystać z Ecosia, a nie z Google'a. Ecosia to jest wyszukiwarka, która sadzi drzewa, czyli dokonuje offsetowania czy też kompensacji swojego śladu węglowego. Tak, za każde wyszukiwanie są sadzone drzewa. Być może systemowe zainstalowanie na przykład Ecosia we wszystkich komputerach na Uniwersytecie Jagiellońskim zamiast Google'a jako tej domyślnej przeglądarki byłoby znaczącym krokiem naprzód, bo przecież cała społeczność uniwersytetu, sama pracownicza nawet, liczy prawie 10 tysięcy osób. Im mniej streamingu, tym lepiej. To znaczy zamiast coś oglądać, możemy to pobrać, jeżeli jest taka możliwość. Nawet na tym Netflixie powiedzmy, czy w innym serwisie VOD, tam też jest możliwość pobrania i obejrzenia w późniejszym momencie. To pobieranie jest mniej emisyjne niż streamowanie. Można też znaleźć materiały, które da się przeczytać albo posłuchać. Zasadniczo oglądanie z dysku bez internetu jest mniej emisyjne niż streamowanie, a jeżeli już musimy streamować, to możemy spróbować zmniejszyć rozdzielczość. Jeżeli jest ciągle akceptowalna, to będzie to mniejsza emisja. Jeżeli chodzi o wykłady online, które są już zarejestrowane, to lepiej je słuchać niż ich oglądać. Zasadniczo wykłady powinny być, nadawać się do słuchania, tak jak podcasty powiedzmy. Więc jeżeli jest taka możliwość, nie potrzebujemy czegoś widzieć, to wystarczy, że wyłączymy wizję i będziemy je słuchać. Możemy korzystać z mniejszych urządzeń, tak jak już sygnalizowałem, na przykład z telefonów. One zużywają mniej energii niż laptopy. W związku z tym mają mniejsze emisje. Jeżeli nie musimy też, to nie musimy zgadzać się na ciasteczka, na cookies. Pomijając już plusy związane z ochroną prywatności, będzie to mniej przesyłu danych, bo dane przecież udostępniane partnerom strony, na którą wchodzimy poprzez pliki cookies, są przesyłane, tak? I zazwyczaj tych partnerów jest tysiące, którym te dane udostępniamy, wchodząc na kolejną stronę, przynajmniej setki, więc tego przesyłu można uniknąć, nie zgadzając się na ciasteczka. Jeżeli mamy włączone automatyczne odtwarzanie wideo, możemy je wyłączyć, wtedy unikniemy tych i tak zbędnych i niepotrzebnych nam emisji związanych z odtwarzaniem wideo automatycznym. I jeżeli pracujemy na przeglądarce i mamy otwartych 5000 zakładek, to lepiej mieć mniej otwartych, to jest chyba oczywiste, ale wiem, że ciężko w pracy naukowej czasami ograniczyć się do 2 czy 3. Jeżeli chodzi o nasze strony internetowe w portalu UJ-owskim, być może są tutaj osoby, które zajmują się także redagowaniem takich stron, na przykład jak ja, to wszystko powyższe jest tutaj adekwatne, ale też skupienie się na tym, żeby nie zamieszczać na przykład dokumentów czy grafik zbyt ciężkich do sieci. Na przykład jeżeli promujemy na stronie UJ-owskiej jakąś publikację w Open Accessie, to nie umieszczajmy tam wersji do druku, tylko wersję do sieci. Możemy ją pomniejszyć na przykład za darmo w jakiejś aplikacji internetowej. Jakość będzie gorsza.
ale wystarczająca do czytania na ekranach. To samo dotyczy grafik. Zamiast publikować grafiki czy zdjęcia, które można wydrukować w formacie A0, to po prostu lepiej publikować grafiki w no, tyle pikseli, ile nam sugeruje portal UJOTUN, 300 na 230, tak, 600 na 400. Malutkie, one będą ważyły mniej, więc emitowały mniej. I dotyczy to też wideo. Jeżeli nie musimy zamieszczać wideo, to po prostu go nie zamieszczajmy. Ale to dotyczy też osadzania wideo, czyli nie wgrywania wideo na nasze serwery i odtwarzania z naszych serwerów, ale po prostu osadzania na stronie, no bo wtedy streaming jest z YouTube'a po prostu, czy z Vimeo. Jeżeli to możliwe, to możemy usuwać niepotrzebne stare, ciężkie pliki z aktualności, na przykład sprzed 2-3 lat i wcześniej, tak? Bo pojawiły się nowe aktualności, nikt do tych aktualności sprzed 2 lat już nie zajrzy, być może warto usunąć pliki, które towarzyszą tamtym wiadomościom, bo zajmują niepotrzebne miejsce, a zatem też wytwarzają niepotrzebnie emisje. Możemy też się skupić na tekście i w ogóle pomijać grafikę. Ja jestem też redaktorem strony Rady Klimatycznej UJOT-u i ona oczywiście jest niedoskonała, ale staram się tam jak najmniej tych grafik umieszczać, więc właściwie są stałe grafiki, 3 tutaj, 4 jest tutaj i wszędzie indziej grafik nie ma. Znaczy w ogóle w żadnej aktualności, w żadnym artykule z bazy wiedzy i tak dalej, nie ma żadnych grafik, jest czysto tekstowo. To był świadomy wybór, ale też się nie orientowałem zupełnie wtedy, na czym polega tak naprawdę cyfrowy ślad węglowy. Po prostu intuicyjnie myślałem, że im mniej strona będzie ważyć, tym pewnie będzie mniej emisyjna, co się potwierdza. Jeżeli sami tworzymy strony internetowe, na przykład na potrzeby, nie wiem, promocji jakiejś naszej publikacji, projektu, z grantu czy własnej marki osobistej, czy czegokolwiek, to wszystko powyższe też się tutaj liczy, ale możemy na przykład korzystać z zielonego hostingu, czyli z firm, które zasilają swoje serwerownie odnawialnymi źródłami energii. Są takie firmy. Możemy korzystać też z odpowiedzialnego UX, czyli z odpowiedzialnych projektów, gotowych szablonów stron internetowych, które są niskoemisyjne. Wtedy nie musimy sami się zastanowić, jak to robić, tylko po prostu dostajemy gotowe rozwiązanie. No i niektórzy dostawcy usług lub produktów, tak jak w wyszukiwarka Ecosia, zapewniają offsetting, czyli kompensację śladu węglowego, na przykład sadzą drzewa. Być może to jest ciekawe rozwiązanie. Można też sprawdzić ślad węglowy naszej strony i porównać go z innymi. I tutaj mam gotowy ślad węglowy sprawdzony dla naszej głównej strony UJOT-u. Myślę, że będzie to ciekawe popatrzeć na to. Niestety, oh no, ta strona internetowa dostała ocenę F, czyli no kurczę, chyba nie zdała tak naprawdę. Jest tutaj więcej informacji w infografice. 1,5 grama CO2 jest produkowane za każdym razem, gdy ktoś odwiedzi tę stronę internetową. Bardzo dużo energii zużywa. W ciągu roku, jeżeli odwiedzałoby ją 10 tysięcy tylko użytkowników miesięcznie, odwiedza ją dużo więcej. Ekwiwalent 180 kg dwutlenku węgla byłby wyemitowany. Tyle energii zużywa, tyle to jest miliardów banieczek. Nie wiem, o co tutaj chodzi. 9 drzew. Strona emituje tyle dwutlenku węgla, który byłby pochłonięty przez 9 drzew w ciągu roku. I tak dalej, i tak dalej. Można tutaj sobie potestować swoje strony. Chwilę trwa to testowanie, dlatego właśnie przygotowałem gotowy plik. Możemy teraz przejść do naszej sali wykładowej. No, na sali wykładowej mamy bardzo często sprzęty, takie jak projektory, komputery, monitory, internet, więc można się zastanowić, czy konieczne nam są w ogóle włączone te urządzenia, a być może nie są koniecznie potrzebne przez cały czas, czyli wtedy, kiedy są potrzebne, uruchamiamy projektor czy komputer i monitor i korzystamy z internetu. Kiedy nie są potrzebne, wtedy nie korzystamy. To wszystko jest dość intuicyjne i wiele osób wyniosło to z domu w odniesieniu do innych urządzeń, na przykład gaszenia za sobą światła czy zakręcania wody w czasie mycia rąk. Mniej więcej to są te same zasady. Można też spróbować wyłączyć na przykład na czas dyskusji lub na przerwę.
Prezentację można odtwarzać tak, jak ja się staram, ale widzicie Państwo, że to jest problematyczne z pliku, a nie z chmury. Wtedy ta emisja będzie mniejsza. No i przygotowując tę prezentację, tego akurat nigdzie nie znalazłem, tej wskazówki, ale pomyślałem, czy wszyscy naprawdę na sali, czy w czasie zebrania, czy w czasie sali w czasie wykładu, naprawdę muszą mieć włączone swoje telefony, które są podłączone do sieci i używane. I nie chodzi mi tutaj już o aspekty związane z kulturą osobistą, czy zaangażowaniem w zajęcia, tylko dokładnie o ślad środowiskowy takiej sytuacji. Bo akurat to jest fantastyczna okazja, żeby na 1,5 godziny wyłączyć wszystkie urządzenia. Mniejszy ślad węglowy, mniejszy cyfrowy ślad węglowy. Więc być może to jest rozwiązanie, które w sposób w sumie łatwy mogłoby zaoszczędzić dosyć duże pokłady ekwiwalentu CO2. Jeżeli chodzi o nasze gabinety, to znalazłem takie wyliczenie u specjalistki, która szkoli z zakresu ograniczenia cyfrowego śladu węglowego akurat instytucje kultury, że jeżeli wychodzimy z gabinetu na ponad 16 minut, warto wyłączyć komputer, bo tyle czasu jest równoważone ze stratą energii przy jego włączaniu. Jeżeli wychodzimy na krócej, to możemy go uśpić po prostu, ale nie zostawiać z włączonym ekranem i na pełnych obrotach. Wystarczy tam w miejscu, gdzie wyłączamy komputer, kliknąć i wybrać uśpij zamiast wyłącz. I wtedy po prostu poruszeniem myszki wracając budzimy go. Jeżeli wychodzimy na dłużej niż 15 minut, to warto go wyłączyć. Jeżeli na krócej, to nie wyłączać, bo uruchomienie ponowne i zamknięcie to też są większe pokłady zużytej energii. Jeżeli mamy możliwość, to odłączajmy urządzenia od sieci elektrycznej, te, które są do niej zazwyczaj podpięte. Podobno 25% energii w budynkach mieszkalnych zużywanej pochodzi z urządzeń, które są w trybie bezczynności, a na przykład ładowarka w gnieździe, na przykład naszego telefonu ładowarka pozostawiona w gnieździe po jego naładowaniu, wciąż pobiera 60% tego, co pobierała przy ładowaniu. Więc to naprawdę jest zbędne. Być może też przycisk w stylu, nie wiem, wyłącz prąd w całym moim pokoju byłby tutaj jakimś ciekawą innowacją. Jeżeli piszesz na przykład artykuł naukowy lub książkę, no to z perspektywy cyfrowego śladu węglowego lepiej jest korzystać z aplikacji pobranej na komputer, z Worda komputerowego czy innej aplikacji do edycji plików tekstowych, zamiast w chmurze, na przykład Word w chmurze czy Google Docsy. No bo musimy być podłączeni do internetu, ta transmisja cały czas trwa, na bieżąco jest zapisywanie i tak dalej. No ale z drugiej strony powiecie mi Państwo i zgodzę się, że co z bezpieczeństwem naszego pliku na komputerze, przecież ta książka może się, komputer się spali, wiemy jak to bywa pod koniec semestrów najczęściej. No robić kopie zapasowe, ale na dysku fizycznym, a nie wirtualnym, na pendrive'ie albo na zewnętrznym dysku. No mamy to wtedy w dwóch miejscach, prywatność też jest dużo większa, przesył jest minimalny, że albo żadnego. Jak się okazuje, zapis w chmurze jest milion razy więcej energochłonny niż na dysku twardym. Albo ciekawostka, może kojarzycie Państwo piosenkę Despacito, czyli hit YouTube'a, który osiągnął 5 miliardów wyświetleń w pewnym momencie. I do osiągnięcia 5 miliardów wyświetleń tej piosenki w serwisie YouTube potrzeba było tyle energii, ile wynosi roczne łączne zużycie energii elektrycznej w Czadzie, Gwinei-Bissau, Somalii, Sierra Leone, Republice Środkowoafrykańskiej. I obliczono też, że 5 miliardów pobrań, czy też wyświetleń tej piosenki na, nie, pobrań tej piosenki na smartfona wymagałoby 200 razy mniej energii. Więc pobieranie, a nie streamowanie, jeżeli już chcemy się zaangażować w tę indywidualną działalność ograniczającą nasz cyfrowy ślad węglowy. Jeżeli chodzi o rok 100 gigabajtów przechowywanych w chmurze, to jest to około 200 kg CO2, czyli około 600 km przejechanych autem. Więc jeżeli mamy możliwość zmniejszenia tego, co przechowujemy w chmurze, to zmniejszajmy. No i nasze zebrania, rady wydziałów, rady instytutów, seminaria i tak dalej. Najlepiej je organizować offline, gdy wszyscy i tak są na miejscu. Oczywiście to jest kwestia harmonogramowania, strategicznej decyzji, że na przykład, nie wiem, w środę nie miejmy za bardzo zajęć wszyscy, nie prowadźmy ich, albo prowadźmy je tylko do godziny 12 i od 16, a od 12 do 16 załatwimy wszystkie spotkania.
Albo może inaczej, źle to powiedziałem, może obowiązkowo prowadźmy wszyscy zajęcia w środę do 12, a od 12 do 15 miejmy czas na spotkanie. I wtedy wszyscy są na uczelni i są dostępni offline. Nie ma wtedy streamowania. Trzeba by to przemyśleć, zaproponować jakieś ciekawe rozwiązanie. Gdy spotkanie jest online, to warto się zastanowić, czy konieczne jest nieprzerwane streamowanie naszej postaci w trybie wideo. Dlatego też no, wyłączyłem siebie na samym początku ze streamowania, ale prezentacja cały czas jest. Sprawdźmy też, możemy sprawdzić, co wygeneruje ślad węglowy, dojazd wszystkich na uczelnię czy spotkanie online. Są kalkulatory śladu węglowego, ale oczywiście to by wymagało zebrania informacji, kto dojeżdża jak, skąd, ile kilometrów i tak dalej, więc jest to dosyć ciężkie. Ale też jest to dosyć statyczne, to znaczy rzadko się ludzie przeprowadzają tak naprawdę, mówię tutaj o osobach pracowniczych, więc być może, jeżeli wszyscy by się zgodzili, jednostka nie jest jakaś specjalnie duża, być może jest to nasz zespół laboratoryjny, kilka osób powiedzmy, może to jest jakaś propozycja, ale oczywiście to wymaga ogromnej pracy. No a stream spotkania online łatwo wyliczyć na podstawie tego, co już przedstawiłem być może, chociaż pewnie nie byłoby tak łatwo, sam bym miał z tym problem, ale da się z pewnością. Może to jest projekt do zrealizowania przy wykorzystaniu środków z inicjatywy doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i znowu można się zastanowić, czy na tych naszych zebraniach, radach instytutu czy wydziału te kilkaset osób czasami wszyscy muszą mieć włączone urządzenia i podłączone do sieci przez czas tego zebrania, czy też może warto poprosić na samym początku, żeby ograniczyć ślad węglowy, powiedzieć, jakie będzie to ograniczenie, zwizualizować to być może, ilu kilometrów samochodem przez to nie przejedziemy i poprosić po prostu. Nasze urządzenia w końcu. Możemy ograniczyć korzystanie ze wszelkich urządzeń i to byłoby najskuteczniejsze. Po prostu im mniej korzystamy z elektroniki, tym mniejszy nasz ślad węglowy i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Możemy używać urządzeń, które zużywają mniej energii, na przykład mniejszych, o czym już wspomniałem, albo tych, które po prostu są mniej energochłonne, producenci zwracają na to uwagę i sprawdzać po prostu ten certyfikat energochłonności. Możemy korzystać z trybu oszczędzania energii na laptopie, na tablecie czy smartfonie. To wydłuży nam czas pracy na baterii, a więc mniej będzie ładowania, a więc mniej pobierania energii, która jest pozyskiwana ze spalania paliw kopalnych najczęściej. A możemy zmniejszyć jasność ekranów ze 100% do 70%. Jeżeli to zrobimy, to cały czas jest czytalne wtedy wszystko. Zużyjemy o 20% mniej energii, czyli znowu mniej będzie ładowania. Możemy się zastanowić, czy cały czas muszą być podłączone do sieci nasze urządzenia, no bo jeżeli, nie wiem, pobraliśmy już film i oglądamy go sobie, czy jakiś wykład i słuchamy go, to możemy właściwie, jeżeli jest na naszym dysku, wyłączyć internet, tak? Odłączyć się od sieci. Będziemy wtedy oczywiście odłączeni od całej społeczności globalnej korzystającej z internetu, ale może to nam się przysłuży, na przykład naszemu zdrowiu psychicznemu. Wskażę jeszcze korzyści związane z ograniczeniem mediów społecznościowych, które niekoniecznie są związane z cyfrowym śladem węglowym na następnym slajdzie. Można też, należy nawet, dbać po prostu o nasze urządzenie i sprawiać, żeby żyły jak najdłużej, bo, no bo produkcja, bo odpady, bo dystrybucja, bo sprzedaż, bo pozyskiwanie surowców, wyzysk ludzi, którzy przy tym pozyskiwaniu istnieją po prostu. Im dłużej nasze urządzenie żyje, a ponieważ mamy teraz w Unii Europejskiej prawo do naprawy, to nawet 10 lat po końcu produkcji danego modelu producent powinien udostępniać wszystkie części do naprawy takiego modelu. Więc tak naprawdę każde urządzenie powinno mieć co najmniej 10 lat, zanim je zmienimy. Wiem, że w przypadku smartfonów jest Fairphone, tak się nazywa. Fairphone, czyli no nie wiem, uczciwy telefon. On jest drogi oczywiście, cena w okolicach iPhone'a, ale za to gwarancja wynosi 5 lat, wszystkie części są wymienialne natychmiastowo i do wymiany we własnym zakresie, więc takie są plusy. Więc jeżeli w końcu nam się popsuje już ten telefon, już nie da się go naprawić, to można się zastanowić, czy nie kupić takiego, który jest łatwo naprawialny i ma bardzo długą gwarancję. Ładowarki odłączajmy od sieci, gdy ładowanie jest skończone, bo i tak pobierają prąd. Możemy też usunąć wszystko to, co na telefonie jest zbędne, te aplikacje wszystkie, z których nie korzystamy albo korzystamy raz w roku.
Możemy je pobrać wtedy po prostu, kiedy będziemy z nich korzystać, bo przechowując je, coraz więcej, no, po prostu zużywamy energię. Możemy też przełączać w tryb ciemny, który zasadniczo powinien zużywać mniej energii, na przykład w aplikacjach, w urządzeniach, bo teoretycznie ekran tam, gdzie jest czarny, nie powinien się świecić, ale tutaj też czytałem, że niektóre urządzenia wcale tak tego nie robią i wyświetlają kolor czarny, zamiast nie wyświetlać niczego, więc tutaj nie jestem pewien do końca, jak to jest. A jeżeli chodzi o nasze media społecznościowe, to unikajmy publikowania i odtwarzania wideo, ciężkich grafik i dokumentów. Ograniczmy po prostu ich używanie. Im mniej, tak jak każdej innej aplikacji, im mniej używamy, tym mniejszy ślad węglowy. Możemy na przykład wyłączyć powiadomienia i sprawdzać, co się dzieje w naszych serwisach społecznościowych na naszych warunkach wtedy, gdy chcemy. Oczywiście powiadomienia są rozwijane i całe systemy powiadomień przez korporacje medialne będące właścicielami serwisów społecznościowych, no w sposób dosłownie bardzo cyniczny i uzależniający, to znaczy badane są mechanizmy działania uzależnień u człowieka i w ten sposób projektowane są aplikacje i powiadomienia działają na zasadzie właśnie takich bodźców, które musimy po prostu to powiadomienie sprawdzić, wtedy uzyskujemy minimalny zastrzyk dopaminy do mózgu, uzależniamy się od tego sprawdzania, bo za każdym razem ewolucyjnie też jesteśmy do tego uwarunkowani. Chcemy po prostu wiedzieć, co się dzieje dookoła, tak, żeby być bezpiecznymi i na bieżąco, więc no, możemy tutaj się też buntować nie tylko ze względu na ślad cyfrowy, ale ze względu na to, jak przedmiotowo jesteśmy traktowani. Wtedy możemy uniknąć na przykład problemów z koncentracją, określanych jako attention distraction disorder, czyli uzyskać większe możliwości koncentracji. No, na naszej drodze do ograniczenia użytkowania mediów społecznościowych będzie stał pewnie fear of missing out, czyli obawa przed byciem pominiętym czy wypadnięciem z obiegu, obawa przed tym, że coś nas ominie, coś bardzo istotnego w tych powiadomieniach. Sprawdźcie Państwo może taki własny, na własną rękę, eksperyment autoetnograficzny, czy któreś powiadomienie z danego dnia naprawdę było istotne, czy też wszystkie one po prostu były tak zwanymi dystraktorami, odwracały naszą uwagę od tego, co właśnie robimy. Media społecznościowe zasadniczo zmniejszają wydajność pracy, powodują problemy ze snem, wpływają na nasze zdrowie fizyczne, na zdrowie psychiczne, na przykład wywołują presję społeczną. Widzimy tylko wzory, no nie wiem, celebryckie tego, jak się powinno żyć. To są oczywiście tylko wyrywki z życia skonstruowane, tak, żeby wyglądały na osoby na nich pokazane na jak najszczęśliwsze, najbogatsze i najswobodniejsze. Zaczynamy się zastanawiać, dlaczego nasze życie tak nie wygląda. Okazuje się, że ich życie też tak nie wygląda, tylko po prostu tak wygląda w mediach społecznościowych. No i wpływ na środowisko oczywiście, taki pośredni. Chodzi tutaj o bodźce zakupowe wszelkiego rodzaju i konsumpcjonizm, które media społecznościowe nakręcają poprzez reklamy, poprzez influencerów. Właściwie cały czas mamy do czynienia z ekspozycją na bodźce zakupowe w mediach społecznościowych. No i w końcu więcej czasu uzyskamy na badania naukowe, na nauczanie, na współpracę, na pracę administracyjną, na pracę operacyjną, techniczną i każdy inny rodzaj pracy na uniwersytecie, a także na życie prywatne i po prostu dobre i szczęśliwe życie. Czy ja to robię? Ja na początku roku, drugi raz w historii, odinstalowałem wszystkie aplikacje społecznościowe z telefonu i sprawdzam je na komputerze. Generuję większy ślad węglowy, jeżeli bym używał ich tyle samo, ale okazuje się, że używam ich znacznie rzadziej. Znaczy raz na 3 dni sprawdzam, nic mnie nie pominęło zasadniczo istotnego, bo jeżeli się nie odzywam na komunikatorach internetowych, to dostaję maila. A maila po 1 dniu czy po 2 dostaję maila i tego maila akurat aplikację do sprawdzania poczty mailowej mam na telefonie. Jeżeli chodzi o ślad cyfrowy naszego używania mediów społecznościowych, to wyliczono, że jeżeli chodzi o 10 godzin użytkowania, to 10 godzin użytkowania TikToka, który jest najbardziej emisyjnym, przez to, że streamuje wideo po prostu non-stop, to jest 1,5 kilograma, ekwiwalentu CO2, czyli prawie 10 km autem, ale to jest 10 godzin, tak, dziennie, na jednego użytkownika jakkolwiek, a tych użytkowników mamy setki milionów.
Jeżeli chodzi o Instagrama, no to prawie 3 razy mniej, powiedzmy 3-4 kilometry, Facebook podobnie, LinkedIn podobnie, Twitter najmniej. Netflix z kolei, jeżeli byśmy oglądali maraton, zrobili sobie serialowy przez 10 godzin, to wyemitujemy 1 kilogram według wyliczeń, czyli 5 kilometrów autem około. Jedna osoba. Chyba, że oglądamy w dużym gronie, to te emisje będą mniejsze, bo podzielone. No i tylko jeden slajd o sztucznej inteligencji, ale chyba wystarczająco przemawiający do wyobraźni, aczkolwiek nie sądzę, żeby to było do zatrzymania. Tak samo jak wszystkie inne emisje, chyba że wywarto by presję na decydentów i coś by się po prostu regulacyjnie zmieniło w systemie, ale sztuczna inteligencja jest odpowiedzialna już teraz za 1% globalnych emisji związanych ze zużyciem energii, zaś wygenerowanie jednego obrazu pobiera tyle prądu, co naładowanie smartfona, a wytrenowanie jednego modelu sztucznej inteligencji, no tak się ma na przykład do jednego samochodu od punktu zero, tak, od wydobycia surowców do końca użytkowania i całego spalania paliwa i tak dalej. Albo tak się ma do życia jednego Amerykanina akurat tutaj, czy Amerykanki. Albo tak się ma do średniego jednego ludzkiego życia. Zwróćcie Państwo uwagę, że ludzkie życie średnie emituje dużo mniej niż amerykańskie. Albo jedna podróż samolotem z Nowego Jorku do San Francisco. No taka infografika. No i wreszcie mamy tę strategię klimatyczną, która jest w kolejnej swojej odsłonie jako propozycja, ciągle jeszcze nieoficjalna, niezaakceptowana przez władze, ale dążymy do tego bardzo mocno. Nie ma tego dużo odnoszącego się do cyfrowego śladu węglowego. Jest za to w drugą stronę, zauważyłem, to znaczy na przykład są aspekty cyfrowej rewolucji, które przejawiają się w ten sposób, że postuluje się obieg dokumentów za pośrednictwem systemów elektronicznych, czyli przejście na systemy elektroniczne, no żeby zużywać mniej papieru, co jest też oczywiste, ale też ograniczenie wykorzystania urządzeń biurowych, co by było zgodne z ograniczaniem śladu węglowego, który jest cyfrowy, tych, które nie są niezbędne w codziennej pracy, tak, ograniczenie. No na pewno jest powiązane jakoś dookoła monitorowanie zużycia zasobów i emisji gazów cieplarnianych oraz podejmowanie działań zmniejszających to zużycie. Po prostu można sprawdzić, wyodrębnić taką kategorię jak cyfrowy ślad węglowy uniwersytetu i jak go zaczniemy mierzyć, upubliczniać dane na ten temat, to go można zacząć ograniczać konkretnymi rozwiązaniami. No też samo redukowanie zużycia energii, minimalizowanie jej marnotrawienia we wszystkich jednostkach UJ, no, zawiera w sobie te aspekty. Po prostu zawiera. Także podnoszenie kompetencji cyfrowych, bo chyba kompetencją cyfrową, taką zieloną kompetencją cyfrową, nazwałby to Digital Green Skill, czy Green Digital Skill, no byłaby wiedza na temat tego, co się dzieje w toku produkcji cyfrowego śladu węglowego po prostu. Więc oprócz dostosowania i wyposażenia biur do wymogów cyfryzacji, tak na przykład, żebyśmy mogli rozmawiać swobodnie przez Teamsy, to jednocześnie podnoszenie kompetencji cyfrowych i możliwości technicznych, ale też oprócz przygotowania do elastycznego przechodzenia w tryb pracy zdalnej, no świadomość tego, z czym to się wiąże. Oszczędna infrastruktura czy niskoemisyjna samowystarczalność uniwersytetu gdzieś tutaj jest. Chodzi o przechodzenie po prostu na zieloną energię, jeżeli to możliwe, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w funkcjonowaniu UJ-u, dążenie do zastąpienia prądu sieciowego prądem generowanym z odnawialnych źródeł energii. Gdyby to wszystko doszło do skutku, to no cóż, no, nasze używanie komputera, który nie jest podłączony do internetu, a prąd jest pozyskiwany do zasilania tego komputera z odnawialnych źródeł energii, byłoby zeroemisyjne. Ale jeżeli już jest podłączony do internetu, to już sprawa ma się inaczej. No i też pytanie o ślad, powiedzmy, produkcji tych odnawialnych źródeł energii. Dużo lepiej działa po prostu ograniczanie niż innowacje technologiczne w tym przypadku, jeżeli to tego typu innowacje technologiczne. Raczej innowacje społeczne mają tutaj sens. Odpowiedzialna współpraca, czyli UJ powinien wybierać podmioty, które są po prostu, dążą do nieszkodliwości dla klimatu i przyrody. Na przykład, kto dostarcza usługi elektroniczne, kto dostarcza sprzęt
elektroniczny hardware i software, czyli oprogramowanie też. Sprawdzać, czy te firmy są przyjazne dla klimatu, czy dążą, czy mają zadeklarowany rok osiągnięcia neutralności klimatycznej, czy offsetują, czyli kompensują swoje emisje i tak dalej. Tak, to jest zasadniczo to samo w szczególe. Etyczna konsumpcja, no tutaj znowu raczej w drugą stronę, ograniczanie obiegu dokumentów papierowych na rzecz korzystania z rozwiązań elektronicznych i dążenie do redukowania liczby drukowanych na uczelni magazynów na rzecz wersji elektronicznych. Przykładowo, no pytanie, czy jeżeli wysyłamy znowu pocztą internetową do całej społeczności uniwersytetu plik, który nadaje się do druku, to czy ślad węglowy tego nie jest większy? Trzeba by to policzyć. Bez policzenia, bez mierzenia, upubliczniania tych danych bardzo ciężko jest podjąć jakieś decyzje. A wszystko, co dotyczy oczywiście celu czwartego strategii klimatyczno-ekologicznej, to otwarta i przystępna wiedza naukowa na temat zmian klimatu. Dotyczy też aspektów związanych z cyfrową rewolucją w sposób niebezpośredni, ale chodzi o to, że w ramach edukacji klimatyczno-ekologicznej trzeba też zwrócić uwagę na wpływ właśnie cyfrowości na tę domenę, czy też jeżeli chodzi, popularyzując wiedzę na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego na zewnątrz, też powinniśmy brać ten aspekt pod uwagę, podobnie wchodząc w partnerstwa. No i podsumowując, bardzo szybko tę strategię przechodzę, bo tam naprawdę nie ma tak wiele do omówienia na ten temat. Bezpośrednio tak, w planie działania, action planie powinny się znaleźć takie zapisy związane z ograniczaniem śladu cyfrowego, węglowego. W każdym razie, jeżeli miałbym jakieś policy recommendations dać, to na tym etapie całemu UJOT-owi, to przejście całkowicie na OZE, bo sprawiłoby, że można nie liczyć się ze zużywaną energią, ale trzeba wziąć pod uwagę, co z łańcuchem wartości, śladem tworzenia tych odnawialnych źródeł energii, z całym użytkowaniem sieci, która jest zasilana niezależnie od nas, od tego, co my tutaj robimy, z tworzeniem urządzeń, z działaniem centrów danych na całym świecie, które no, trzymają nasze materiały w chmurze czy na dyskach wirtualnych. Więc przejście na OZE nie rozwiąże problemu całkowicie, tak, nawet jeżeli chodzi o same emisje, a co dopiero na ślad tworzenia właśnie tych odnawialnych źródeł energii. Za to obniżanie użycia elektroniki i internetu, oczywiście gdy to możliwe, wiadomo, że nie zawsze to możliwe, ale w wielu przypadkach jest to możliwe, a nie jest robione, to jest najskuteczniejsze, tak, bo to bezwzględnie zmniejszy cyfrowy ślad węglowy. Obniżanie zużycia elektroniki i internetu. Można podejmować też współpracę z dostawcami usług, na przykład aplikacji czy internetu, którzy dążą do zeroemisyjności, czy też są zeroemisyjni, a są takie firmy. Na następnym slajdzie coś zasygnalizuję w związku z tym. No i edukować siebie nawzajem, uniwersytet i otoczenie w tym temacie. No z dystansem podchodzę do tych dobrych wiadomości publikowanych przez Google czy Microsoft, które ogłosiły, że pozyskanie dopasowanej energii elektrycznej o zerowej emisji gazów cieplarnianych przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, celem na rok 2030. No w porządku, jest to cel na 2030, zobaczymy, czy się uda. T-Mobile osiągnęło 100% pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną energią z OZE. Tutaj są źródła tych artykułów. Czy to jest greenwashing, czyli udawanie, że coś się robi, czy też nie jest to greenwashing, nie oceniam, nie jestem w stanie tego zweryfikować. Jedno jest pewne, liderzy światowi w swoich branżach wiedzą, że to się liczy, czyli mają te lata osiągnięcia neutralności klimatycznej, przechodzą na odnawialne źródła energii, wiedzą, że to się liczy i chyba najwyższy czas na nasz uniwersytet. Ma on 659 lat, jeszcze przez kilka miesięcy, tak będziemy mówić. Przez większą część tego czasu nie generował cyfrowego śladu węglowego, więc możemy, trochę żartobliwie o tym mówię, ale odwołać się do dziedzictwa w wielu aktywnościach, które uprawiamy i zaadaptować je do czasów współczesnych. Nie chodzi tu o cofnięcie się w czasie, tylko o robienie czegoś na bazie doświadczeń, które mamy. Zasadniczo zużywajmy i używajmy mniej, wymagając od Alma Mater prawa do życia w sposób zrównoważony, gdyż absurdem jest w sytuacji polikryzysu, że trudniejsze jest
niż robienie wszystkiego jak do tej pory, jest życie w sposób zrównoważony. Praca w sposób zrównoważony w tym momencie na naszym uniwersytecie jest trudniejsze niż robienie tego w sposób szkodliwy, niż pracowanie w sposób szkodliwy. I to powinniśmy zmienić. Tę sytuację powinniśmy jakoś zmienić. Tyle ode mnie. Dziękuję.